Dziś w odcineczku rysujemy spranki, ale w Robloxie, czyli to co narysujemy, tym się staniemy. O, ale fajnie rymuje, czuję, że rymuje. Zobaczcie. A ja mam za grosz talentu, wiesz o tym przecież. Tak, ja teraz narysuję wam Reda. Załóżmy, że go narysuję poprawnie, oczywiście, wiecie o co chodzi. To jest najgorsze u mnie, co może być. O, proszę bardzo, ty też się postaraj Reda narysować. Kto lepiej Reda narysuje, ten będzie lepiej. Oczywiście ze spranki, nie? Oczywiście Reda, nie? A nie Reda z Rebo Freców, czy z innej jakiejś bajki, ja od razu wiedziałam, że to chodzi o tego. No właśnie, ja tak samo. O, tutaj miał takie powieki i mniej więcej miał takie gdzieś tutaj rogi. O, tak, tak, ją był Ale groźny. czekaj, bo my razem będziemy pokazywać, tak? Tak, będziemy razem pokazywać. O, miał tutaj takie rogi. Niestety zabrakło mi trochę planszy, jak widzicie, ale to już nie moja wina. Tutaj ma rogi, jak, to są rogi. Jak zabrakło ci planszy? No troszeczkę zabrakło przecież, mi, o. I przecież plansza jest mega duża, Maciek. Jak mega duża, jak mega mała u mnie. O, i proszę bardzo, i teraz trzeba go tylko pokolorować. Czy da radę jakoś od razu pokolorować, żebym nie musiał ręcznie jakby kolololululu. Widzisz tutaj do malu? Nie widzę wypełnienia. No dobra, to bez wypełnienia, ale każdy będzie wiedział, że on jest czerwony po prostu. O, tutaj tak, o. Chyba, że można wziąć... Ale ja tak zrobiłam. Nie, tak nie można. Tak, o, Maciek. Czekaj. A, nie wierzę! Jestem geniuszem. Ja thickness wezmę trochę większy i go pomaluję i będzie czerwony! Będzie Reduś! Oj, tutaj tak słabo trochę to zrobiłem. Reduś taki nie będzie Redusiem. Dobra. Jak Reduś nie będzie Redusiem? Dobra, mamy go, zatwierdzamy. Jeszcze czekaj, jeszcze na mnie czekaj. Równocześnie pokażemy. Mamy, ja już go mam narysowanego, jakby co? Naprawdę? Tak, już mam go narysowanego. Musisz teraz ty mi pokazać, czekamy na Rusię. No to rób transformację, jak jesteś gotowa, no. Dobra, a jak on się robi? Zaakceptuj po lewej stronie, na dole. I mamy czerwonego, jej! Pokaż się od frontu. No, jak wyglądam? No 10 na 10, ja myślę. Dzięki. Widać, że ręcznie malowałaś, co? U mnie jakiś efekt 3D tutaj wyszedł w ogóle. No ty właśnie takiegoś 3D masz w ogóle, Reda. Ej, tak. Ale powiem ci, jak oceniacie, który Red jest lepszy? Który jest lepszy, lewy czy prawy, czy Maczka, czy Oli? Piszcie w komentarzach oczywiście. Dokładnie, a my teraz sobie dokładnie. Usiedzimy do kanapeczki, tutaj, chodź tutaj. Zmienimy kanapę. Tutaj sobie kanapeczkę. Siadaj sobie, tutaj zjemy sobie razem piknik, bo teraz kolejną postacią ty będziesz musiała narysować może różową, co? Ty różową, czyli króliczka tego takiego. Pinki, dobrze. A tak. A wiesz kogo ja ci dam? No kogo? Ty masz narysować swoją ulubioną postać, czyli Mr. Fan Computer. Mr. Fan Computer, takiego ciężkiego mam narysować już od razu? No dobrze, spróbujemy. Nie, dobra, nie, ty zielonego. Przepraszam, narysujesz zielonego, który nazywa się Lime. Dobra, to ja zielonego narysuję. A dlaczego ja tutaj nie mogę? Dobra. A, tutaj trzeba, bo efekt 3D był tworzony, rozumiecie o co chodzi? Dobra, czyli ja mam zielonego narysować, tak? Tak. Tego Lime'a, czyli tego najjaśniejszego po prostu, nie ma problemu, coś? Tak, dokładnie. Tutaj zrobimy coś takiego, tutaj pyk. Głowa... A nie, on nie miał głowy takiej. Jak nie miał, Maciek? No miał. Nie miał takiej głowy, bo on miał spiczastą, on miał coś takiego szło tutaj, coś takiego było, zaokrąglenie raczej. Takie kolce jak Son Goku miał po prostu, o tu, coś takiego. Aj, ty lubisz tego Son Goku chyba, nie? I zrobimy mniej więcej gdzieś tu, no i tutaj takie zakończenie. Jest fajny, wyszedł taki, o. I teraz ty już tak. Masz? Jeszcze nie, bo jeszcze to rysuję. Tutaj wszystko, o proszę bardzo. Trzeba pokolorować troszeczkę, nie? Ucho. Ja chciałbym go pokolorować, żeby on faktycznie odnosił się tak, jak faktycznie będzie wyglądać, nie? Widzimy go teraz już tak praktycznie zrobionego. Tutaj proszę bardzo, kolorujemy. Pewnie da radę jakoś to jednym kliknięcie, nie? Pokolorować, żebym nie musiał się pewnie tak męczyć. Tak. Się pewnie śmiejecie teraz ze mnie, nie? A my się męczymy. Tak, śmiejecie się pewnie ze mnie i póki tego nie odkryję, no niestety, no nie mogę pojechać sobie tak rysować, bo rysunek dobra, sobie skopię. Śmiejcie się tylko z Maćką. Śmiejcie się tylko ze mnie, o. Ze mnie możecie się śmiać, bo mnie to nie rusza, o. Możecie się ze mnie chichrać, śmiać się, możecie w tym momencie na przykład hopeczkę w górę dać, możecie zostawić komentarz też, nie? Dokładnie, jest spoko, nie? Coś takiego. Jest bardzo spoko. Maciek, to jest ciężkie. Nie jest ciężkie.
co? Jak się umie rysować, to nie jest, a jak się nie umie... No to wtedy delikatnie jest ciężkie po prostu, o. I on miał coś takiego. La, 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 la. Łaneba. On miał chyba biały tutaj rysowane coś takiego, otaczkę biała. Musisz zapamiętać. No właśnie, chyba mi się wydaje, że miał białą taką otoczkę. Tutaj można tylko takie, chyba miał jedno, o proszę bardzo, i reszta to była biała. Mm-hmm. Dobra, ja teraz muszę namalować mojej postaci Pinki oczka piękne. O, to jest okej, okay. Mi się wydaje, że on tak chyba mniej więcej wyglądał. Tutaj thickness damy na 5 i robimy pyk. Trochę śmiesznie wygląda, ale trudno, ja już zatwierdzam to i jestem. Pan zielony, pan zielony, ładnie dziś wygląda. Wow, mamy tutaj blaka, mamy blaka, to jak ktoś blaka narysował nam od jak razu. Jak blaka? Oni też się bawią z nami. Oni bawią z nami, nawet ich nie zaprosimy do zabawy, ale zobacz. Gdzie jesteś? Tutaj. Maciek! No, ładnie zrobiłem, ty też fajnie zrobiłaś. Ej! Ej! Twój to normalnie jest mega czat, ja nie wiedziałam, że ty masz taki talent. No ja też nie wiedziałem, że proste kreski umiem rysować, powiem ci szczerze, i okrągłe kółeczka. Ej, no skąd ty tak potrafisz? No, dobra, to teraz lecimy do domku. Nie, chodź na ten, no tutaj na górę, chodź na górę, chodź na górę, ja bym chciał z góry widokowej zrobić i Maciek, zrobimy... Maciek, czy ty widzisz jakieś rzeczy, które nie istnieją, czy co? Ja tu wszystko istnieje dla mnie. Maciek, tutaj. Ja tu nic nie widzę. Bo, ty widzisz jak... Bo pani Ola musi kliknąć na mapę u góry. Która nazywa się jak? Która nazywa się Happy Home. I to jest szczęśliwy domek. Aha, ja się tak zastanawiam, co to ty jest tu w ogóle szczęśliwy widz? Domek i wtedy szczęśliwie do mnie, do samej góry biegniesz. A ja już w tym momencie rysuję sobie blue. A tobie damy kogo? Kogo byś chciała narysować? Nie, Yellowa? Nie, Mr. Suna chcę namalować. A Mr. Sun to który był? Słoneczko. A, słoneczko, dobrze, to ja narysuję pana Blue. Dobra, to ja się zabieram za rysowanie pana Blue teraz, proszę bardzo. Wszystkie warstwy trzeba usunąć, usunąć, szybko tu. Usuń. Mamy to. Maciek, a dlaczego nie mogę usunąć pierwszej warstwy? Nie wiem. Dobra, rysujmy kolejnego. One mają coś takiego chyba. One nie są takie do końca proste, nie? Bo tak mi się wydaje, że on miał kaptur, nie? Niebieski miał kaptur, chyba mi się przypomina tak, coś takiego. Tak, on miał kaptur, no. Niebieski kaptur i miał... Nie wiem, co jeszcze tutaj. Ja mam nadzieję, że tym razem nie polegnę. Coś takiego chyba miał tutaj ten, nie? I tutaj trzeba było tak pokolorować to. Na pewno można kliknąć to jednym kliknięciem, prawda? Żeby tutaj to pomalować. O. No, weźcie nam, napiszcie się to, a nie, że my się męczymy, tak. Wiesz co? Chyba nie. Chyba nie wiem. No nie jestem pewny w sumie, nie? O, tutaj ciemniejsze zrobiłem. Dobra, ale ja to szybko poprawię tu, pyk. Maciek, ty lecisz na cheatach, że tobie tak to szybko idzie fajnie. No nie. Ja to robię trochę na mózg. O, tutaj klikam sobie, na tutaj co? Klikam na mózg. O. Czy mi sugeruje, że ja go nie mam? Nic nie sugeruje, bo dziś ja Ola to mózgu wiem. Nie ma. To było niemiłe. Wszystko jest miłe. O, proszę Maciusia w dzisiejszym odcinku. Ej! Nie, no się śmieję, no co? Niedługo święta, ogarnij się. Mikołaj do ciebie nie przyjdzie. Dzisiaj po świętach. Nie, no ja nie wiem, jak to ten, mam dorysować. On miał też takiego chyba, czerną strefę też miał, nie? Tutaj miał pyk, tak, pyk, tak, miał. Proszę bardzo. Teraz tutaj miał gałki oczne. Ej, Maciek, co? Będziesz ze mnie teraz taki dumny, że normalnie... Będziesz w szoku, że twoja kupita tak potrafi, nie? Dobra, będę w szoku, jak to zobaczę. No, będziesz w szoku, naprawdę. Ja sama jestem w szoku. Dobra, ja tak, tutaj coś że tak takiego. Umiem. No, od samego początku mogę to zrobić, a później to. Ja zawsze robię od takiej odwrotnej strony, nie? Że bez sensu. A ja wiem, co chciałeś powiedzieć. Odwrotnej strony. Ja wiem, co ty chciałeś powiedzieć. Chciałem powiedzieć odwrotnej strony. Przecież powiedziałem wszystko odwrotnej strony. A jeszcze widzowie, jutro odcinek z VRChatu będzie. Przesunięcie z dzisiejszego dnia na jutrzejszy odcinek. Tak, będzie sprunki. Bo trzeba go troszeczkę... Ale czemu zaspoilerowałaś, co będzie w odcineczku? Ty w poprzednim odcinku Maciek trafia do co świata będzie... z babką. Sprunki! Let's go! Jak ci idzie rysowanie Blue? No tak już go kończę. No już go kończę praktycznie.
będziesz ze mnie dumny. Ale dobra, bo już kończę, nie? No to już mogę ja też. Wystąpić. Ja też. Kliknąć Apple. I jestem! Let's go! Patrz! Ty, słoneczko, mega ładnie ci wyszło w sumie. Dzięki! Jesteś dumny? Ej, no w sumie tak. W sumie no? Bardzo ładnie ci poszło. Ej, bo u mnie też dobrze wyszło. Ty, dawaj teraz może na ten... Na co? Diabelski młynek? Diabelski młynek lepiej. Tak, dobra, chodź, dobra, super będzie. Tylko ja mam będzie nadzieję, super, że zabawa. Będziemy mogli do góry teraz poflunąć, czy nie? O, yes! Ale... Lecimy jedziemy! Do góry! Ty, Blue jedziemy! I słoneczko razem! Nie, ja miałem ten. Mój to tak. O, kościelnie. Maciek, uważaj, bo spadniesz. Dobra, jest okej. Spadłem. Kolejka przez ciebie. Tam się nie udało. Może dawaj na plaży i może na plaży zrobimy. Ja zrobię teraz yellow. Gdzie jest plaża? Gdzie jest plaża? A tam jest no, plaża jest tutaj. Nie, ja ci wybieram, co no zrobisz. To, dobra, ja Brauna, bo ma taką śmieszną minę. Brauna robię. On ma takie wiaderko na głowie i on jest śmieszny. Ja robię go. A ty dobra, sobie to... wybierz i mnie zaskoczysz, dobra? Dobra. No, będzie spoko. Dobra, pan wiaderko. Pana wiaderko to pan brązowy był, czyli nie? Brązowy to zawsze wiadomo, o co chodzi. Nie wiadomo, no dobra, nie wiadomo, o co chodzi. Może za dużo to jest trochę... Co? Nic. A jak ty robisz takie trzywarstwowe, takie... Ja nie wiem, wiesz, ja powiem ci szczerze, że ja sam nawet jestem w szoku, jak ja to robię, nie? Więc nawet mnie nie pytaj o takie rzeczy. Okej, okay. Będzie zaskoczony, kogo ja wybiorę. Dobra, niby to jest kółko, no dobra, niby to będzie kółko, ale poczekajcie, bo wiaderko się nie zmieści. Ej, ja takiego dużego nie mogę zrobić bydlaka teraz. Muszę troszeczkę możesz. Go zmniejszyć. No nie, muszę go trochę zmniejszyć o coś takiego. Tu... O, ja też nie mogę, dobra. Kółko i... I co to takie i wiaderko. I wiaderko było szare bardziej, nie? Wiaderka są zazwyczaj szare, to wiaderko gdzieś zacznie... Musisz sam stworzyć sobie bazę kolorystyczną. Coś mi tu przycięło. Ej, to tylko tobie, wiesz, bo mi też przycina trochę. Tobie też przycięło? Tak. Dobra, czyli Oli też przycięło. Maćkowi przycięło, Dobra, wiaderko, takie trochę nie trójwymiarowe, ale nie ma problemu przecież, nie? Że wiaderka nie muszą być trójwymiarowe zazwyczaj, nie? No przecież nie muszą. No jak nie? No dobra, robię trójwymiarowe, tutaj trochę ściemnimy, że tutaj jest inna warstwa, poszło trójwymiar, no jest inny taki odcień, nie? Teraz robimy Aj, ciekawe, czy by się kapniesz, bo namalowałam. Wiesz co, jak zobaczę, to pewnie tak, bo bez tego to ani rusz, nie? Dobra, całego brązowego. Szkoda, że naprawdę nie odkryliśmy tego sposobu, jak można jednym kliknięciem zmienić cały rysunek może się Maciuś nie da właśnie. A może się właśnie da, tylko my jesteśmy takie głupki. I tyle. No ty zapewne, ja niekoniecznie. No ty zapewne też, no. Co ci mogę poradzić, no? No weź, bo przycięło. Tutaj trochę takie odcięcie zrobimy. I mi tutaj tak nie wyszło, jak chciałam. Gdzie są tutaj oczka? Gdzie tutaj są oczka? Bo chciałbym narysować bardzo je. Co ty byś chciał zrobić? Narysować oczka. Bo one są mega ciężkie. No oczy się ciężko maluje. O, zróbmy tak. No takiego to nie jest mi ciężko narysować, bo śmiesznie wyglądają podobna postać jest do Maciusia w ogóle, nie? Ty malujesz samego siebie, o proszę. No tego tak troszeczkę, nie? O, tutaj tak zrobimy. O, ej, o, Maciek... jest spoko. Ej, no nie, bo nie wyszedł na głupka. To nie ty jednak. Ty, bo nie wyszedł na głupka, trzeba to pomalować jeszcze raz. Ja muszę, też nie umiem zrobić oczu. Oczy się mega ciężko robi. O, zrobił tak. O, o. Ej, no teraz lepiej to będzie wyglądać. Tej brewkę miał taką delikatną. Ej, ale mój wyglądek w ogóle oczu nie miał. To ma być. To właśnie u mnie też tak wyglądało, ale już to poprawiłem. O. O, śmieszne ma, u mnie ma śmieszne oczy, ty nie? Ty jesteś śmieszny. No wiem, dzięki. Nie w tym sensie. A tutaj wiaderko. I zadowolony. Dobra, ja jestem gotowa. Ja też jestem gotowy i możemy się już pokazywać. Cztery. O, zrobiłaś pana Blacka. Podobny? Ej, Maciek, skąd ty masz taki talent? Co, o co ci chodzi? No bo ja nie spodziewam się, że ty umiesz rysować. No przecież zobacz, co to było za problem narysować. Jak drzewo prawie narysowałem. Weź, ty umiesz rysować.
stresować, nie? No ja się tak co nie bawię, ty, ja, ej, ja wychodzę, no ja zobacz, wychodzę, ja mam wiaderko, pomów się ze mną, pomów się ze mną, do leżaczki, dawaj na leżaczki, dawaj na leżaczki, dawaj, Black, dawaj, i to jest spinboxuj coś teraz, Black, dawaj, bosem walnij, synku. O, ja wiem, dobra, słuchaj. Bo do sosu potrzebuję. Do sałatki. Do miski. I mieszaj. Dobra, dawaj, położymy się tutaj na leżakę, leżymy na leżance i widzimy się w jutrzejszym odcinku ze Spranki, ale w VR czacie, gdzie Maciek z babką trafili. Pamiętajcie, jutro godzina 15:30, widzimy się i pa, pa. Papa!